Firma Klank, jako producent wyjątkowych urządzeń na rynku audio, urządzeń służących do tworzenia binauralnych, imersyjnych odsłuchów osobistych dla muzyków, ma w swojej ofercie kilka urządzeń do tego służących. Ale najbardziej flagowym, można by powiedzieć flagowym, czyli zawierającym najwięcej pokładów możliwościowych urządzeniem, jest zdecydowanie Klank Fabrików. Aby zagłębić się w szczegóły, tego, co to urządzenie potrafi, musielibyśmy naprawdę poświęcić dużo czasu. Tak więc ponownie zapraszam Was do oglądania materiałów na stronie klankpolska.pl. Tam bardzo dużo informacji, bardzo dużo ciekawostek i tutoriali, jak obsługiwać te urządzenia i jak można je wykorzystać w Waszej studyjnej czy estradowej pracy. Natomiast myślę, że taki pierwszy kontakt z urządzeniem tego typu będzie dla Was bardzo cenną informacją. Więc jeżeli pierwszy kontakt, to przyda nam się nasz ciekawy nóż. I przede wszystkim przyda nam się ten karton, bo to jest właśnie karton zawierający... Urządzenie Clank Fabrik. Czymże jest Clank Fabrik? Będę mu pomalutko opowiadał delikatnie, rozpakowując to całkiem pokaźne pudło. To urządzenie jest urządzeniem służącym do procesowania odsuchu osobistego w trybie imersyjnym. Możemy zrealizować odsłuch imersyjny dla maksymalnie 16 muzyków, wykorzystując w tym miksie maksymalnie 56 kanałów. Urządzenie to stanowi jednocześnie. Taki hub, dzięki któremu każdy z muzyków może przy pomocy iPada sterować swoim odsłuchem i jest to urządzenie, które jednocześnie dysponuje przy ogromnymi e, możliwościami. No ale dobra, co znajduje się w tym pudełku? Przede wszystkim z ciekawych rzeczy na samym początku, z tego co widzę, wita nas bardzo fajna informacja, że mm, każde urządzenie Klang e, zawiera również licencję Dante Virtual Soundcard. To jest myślę, że bardzo e, przydatna informacja. A dlaczego zawiera te licencje, powiem za e, kilka chwil. Kolejną rzeczą taką dosyć ciekawą jest taki szybki start, bo mimo ilości i mnogości opcji i ustawień urządzenia Clank Fabric, wbrew pozorom urządzenie to jest bardzo intuicyjne i bardzo proste i bardzo szybkie w konfiguracji, o czym będziecie mogli się przekonać z naszych innych materiałów, w których dokładnie ten proces pokażemy. Oprócz tego znajdują się przewody zasilające, jak mam w tych bardzo szczelnie zapakowanych odstresowujących foliach. Które się mogą kiedyś na niektórych sztukach przydać. Ale teraz przejdźmy do tego najważniejszego elementu, mianowicie samego, samego urządzenia. Urządzenie już widzę, że jest troszkę większe niż e, urządzenia inne: klanga, czyli wier czy e, chociażby quel. To urządzenie już e, ma wysokość troszkę większą. Jest to 2U. No to teraz delikatnie to urządzenie sobie rozpakujemy. Użyjemy do tego mojego genialnego noża i. Urządzenie to oprócz samych możliwości tworzenia mersyjnych e, miksów, warto też wspomnieć, iż stanowi bardzo wysokiej jakości konwerter e, formatów. Jakich formatów e, już spieszę z wytłumaczeniem. Jak tylko wyciągnę to urządzenie z woreczka. Nigdy nie byłem dobry w rozpakowywaniu prezentów, nigdy nie zostawiam folii na kolejne święta, jak to czasami zwykło się robić w polskich domach. E, no ale moi drodzy, do rzeczy. Oto urządzenie klank Fabrik w całej okazałości. Jak widzimy, przedni panel jest bardzo ascetyczny, bardzo mm, prosty, bo te wszystkie rzeczy, które są istotne, dzieją się z tyłu i w środku urządzenia, ale tak żeby być zupełnie e, szczerym, na przednim panelu oprócz bardzo fajnego logo informującego, co w tym momencie mamy przed sobą, mamy ekran dotykowy. Kolorowy, który służy nam do konfigurowania po części tego urządzenia, jak również mamy port USB. Przewróćmy to urządzenie na drugą stronę, bo tam dzieją się te faktycznie najciekawsze, najciekawsze rzeczy. Tak jak widzicie, mnogość wejść, wyjść, portów, gniazd jest w tym urządzeniu bardzo, ale to bardzo duża. Pokrótce powiem, co możemy dzięki tym portom i temu urządzeniu uzyskać. Przede wszystkim pełną Pewność działania urządzenia w każdych warunkach daje nam redundantne zasilanie znajdujące się po tej... Stronie. W górnej części urządzenia znajduje się 8 stereofonicznych, symetrycznych wyjść dla urządzeń odsłuchowych, bezprzewodowych lub przewodowych, przedmacniaczy sławkowych, etc. To są wyjścia, dzięki którym możemy wysłać nasze stworzone imersyjne miksy dla poszczególnych muzyków. Cóż znajduje się w tej drugiej linii? Zacznijmy od tej strony. Opcjonalny port MADI. E, który umożliwia nam transmitowanie sygnałów w domenie cyfrowej MADI pomiędzy konsoletą, a tym właśnie urządzeniem. W standardzie natomiast budowany port Dante, obsługujący również format AS67. Kolejnym portem jest gniazdo kontrolne. Mamy również możliwość e, m, synchronizacji przy użyciu Clocka. i w kolejnej części znajdują się wejścia i wyjścia adatowe optyczne. E, I teraz wracając do formatów. To urządzenie Oprócz tego, że jest procesorem imersyjnym, jest również konwerterem formatów. A jakich formatów? No całej mnogości formatów. Urządzenie to obsługuje tak, jak wspomniałem. Opcjonalnie format MADI obsługuje również sieć Dante, obsługuje również cyfrowe połączenia adatowe. Mamy również możliwość wykorzystywania tutaj połączeń analogowych. Tak więc to urządzenie idealnie nadaje się do wszystkich. Cyfrowych w zasadzie konsolet wyposażonych właśnie w te cyfrowe formaty. Czyli nie jesteśmy ograniczeni, iż muszymy, musimy wykorzystywać to urządzenie akurat z konsoletami Digico, z którymi akurat to urządzenie najlepiej się dogaduje, ale nie jesteśmy do tego zobligowani. Możemy wykorzystać fabryka do stworzenia miksów imersyjnych, wykorzystując inne marki konsolet. Tak więc, tak jak widzicie, jeżeli zależy Wam na najwyższej jakości odsłuchu z pełną funkcjonalnością imersyjną binauralną, co daje naprawdę kolosalne i doskonałe efekty w odsłuchu osobistym dla muzyków, to Fabrik jest tym urządzeniem, którym powinniście się, myślę, zdecydowanie zainteresować. Po więcej informacji serdecznie zapraszamy na nasze strony, a ja już w tym momencie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. To był właśnie unboxing urządzenia Klang Fabrik.